Ahlan wa sahlan bikum. Nazywam się Mikołaj Godziszewski i witam Was w piątym odcinku Arabskich Opowieści, podcastu, w którym chciałbym przedstawić Wam barwny świat arabskiej literatury ludowej i nie tylko. Dzisiaj usłyszycie opowieści o olbrzymich ptakach, słoniach robiących zakupy i innych niesamowitościach, na jakie natrafili kupcy w drodze do Indii. Posłuchajcie. Jedną z historii opowiedział mi nieznajomy mężczyzna o bujnych, czarnych włosach i lśniącej brodzie. Jego owłosienie nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że twarz pokrywały mu zmarszczki jak u starca. Odezwał się do mnie: słyszałem, że gromadzisz historię. Czy wiesz, że mam przeszło 80 lat? Zapytałem zdumiony: jakże to? Przecież twoje włosy wyglądają, jakby należały do młodzieńca. I zaczął opowiadać, a była to historia, którą później słyszałem wiele razy od innych marynarzy, aż żaden jej nie zaprzeczył. Czy słyszałeś kiedyś o słynnym statku, który rozbił się w drodze do Indii? Ja byłem jednym z jego pasażerów i razem z 6 innych marynarzy udało nam się ocaleć, resztę zaś pochłonęło morze. Dryfowaliśmy wśród spienionych fal na złamanej rei, modląc się do Allaha Najwyższego, żeby zabrał nas na suchy ląd. Spędziliśmy tak kilka dni, bez wody i jedzenia, aż Bóg ulitował się nad nami i rzucił nas na nieznaną wyspę. Niewiele tam jednak było jedzenia i czystej wody. Przekonani, że niedługo przyjdzie nam dokonać żywota w zapomnieniu i daleko od domu, siedzieliśmy na plaży i rozmawialiśmy, próbując odeprzeć od siebie rozpacz. Nagle usłyszeliśmy łopot skrzydeł, a wiatr podniósł się taki, że aż drzewami kołysał. Ujrzeliśmy wtedy ptaka wielkości wołu, który wylądował gdzieś na wyspie. Dosyć mam takiego życia, rzekł jeden z moich towarzyszy niedoli. Rzućmy się wraz na owego ptaka, zbijmy i zabijmy, a potem upieczmy go i najedzmy się mięsa. Albo on nas pokona, dziobem i szponami pozabija, albo my będziemy górą i wtedy go zjemy. Zgodziliśmy się z nim i podążyliśmy za potwornym skrzekiem dochodzącym z głębi wyspy. Kiedy znaleźliśmy tego kolosalnego ptaka, rzuciliśmy się na niego. Jedni za nogi go chwycili, ja za szyję, inni wreszcie bili kijami, które znaleźli na brzegu. Tak długo żeśmy z nim walczyli, aż przydusiliśmy go do ziemi, a potem wyszukaliśmy parę kamieni, jeden o drugi rozbiliśmy na kawałki do noży podobne i zarżnęliśmy to straszne zwierzę. Uradowani oskubaliśmy ptaka, wielkie ognisko rozniecieliśmy, wrzuciliśmy cielsko do ognia i z boku na bok przewracaliśmy tak długo, aż mięso było do jedzenia zdatne. Wtedy siedliśmy i w końcu dosyta się najedliśmy. Pierwszy raz od tak dawna, a mięsa było tyle, że jeszcze nam na kolację starczyło. Kiedy rankiem dnia trzeciego wstaliśmy i poszliśmy do morza, ażeby obmyć się przed poranną modlitwą, to z każdym dotknięciem głowy w dłoni pozostawała kępka włosów. Przerażeni ciągnęliśmy, a te odchodziły bez żadnego oporu, wypadały nawet bez naszej pomocy. Ani jeden włos nie pozostał nam na ciele. Tego dnia każdy stracił włosy i brodę, jak kolano był łysy. To mięso było zatrute! Zawołał ktoś. Włosy nam powypadały, dziś jeszcze umrzemy i wreszcie będziemy mieli spokój. Minął jednak dzień, a my czuliśmy się dobrze. I następny dzień minął i nic złego się nie wydarzyło. A po 5 dniach włosy zaczęły nam odrastać. Minął miesiąc, a my byliśmy już cali zarośnięci, a nowe włosy były bardzo czarne i bardzo lśniące.
nigdy potem już nie wypadły, ani nawet nie zmieniły barwy na srebro. Jeszcze miesiąc przyszło nam żyć na tej wyspie, kiedy w oddali pojawił się statek kupiecki. Udało nam się z nim porozumieć, zabrano nas na pokład, a potem każdy porozjeżdżał się w swoją stronę, a tam opowiedział swoją historię. Jednego z moich towarzyszy wszyscy przedtem znali jako człowieka w podeszłym wieku, a kiedy wrócił, w domu nikt go nie poznał i uwierzyli mu dopiero wtedy, kiedy podał szczegóły, które tylko jemu znane były. A włosy już wszyscy takie czarne mamy, ile by czasu nie minęło. Niektórych z takimi pochowano już do ziemi. Pewien kupiec perski opowiadał mi o swoich podróżach do Indii i o tym, co mu się tam przytrafiło. Mówił na przykład, że w jednym z miast słonie robiły swoim panom zakupy, a wyglądało to tak. Pan możny, zanim wysłał swojego słonia na targ, dawał mu worek, a w nim próbki rzeczy, które ma kupić, a także wszelkie kauri, muszelki, które monetę miejscową stanowią. Słoń bierze torbę trąbą, idzie do handlarza korzeniami i zieleniną, a ten, kiedy tylko zobaczy słonia, rzuca wszelką inną pracę, nawet jeśli ma na głowie klientów, kimkolwiek by nie byli. Bierze od słonia worek, przegląda próbki rzeczy i wkłada mu do worka tyle, ile uzna za słuszne, ale tylko rzeczy najlepsze i w najniższej cenie. A jeśli słoń domaga się, żeby mu dał więcej, to mu jeszcze dorzuca dodatkową ilość. A jak sprzedawca pomyli się przy liczeniu muszelek, wtedy słoń mu je swoją trąbą miesza i sprzedawca jeszcze raz liczy. Kiedy już zakupy są skończone, wraca zwierzę z torbą do domu i daje ją swojemu panu. Bywają jednak sytuacje, że właściciel uważa, że słoń przyniósł za mało i wtedy go bije. Wówczas słoń wraca do sprzedawcy i do góry nogami wszystko przewraca mu w sklepie, także ten albo daje mu więcej towaru, albo zwraca pieniądze. A taki słoń wiele innych rzeczy robić potrafi. Zamiata, wodą polewa, łuska ryż z pomocą tłuczka, który w trąbie dzierży, potem ryż na mąkę miele, wodę czerpie wiadrem za sznur trąbą trzymając i wodę przynosi. Tak więc słoń przeróżne prace wykonuje. Pan jego jeździ na nim w dalekie podróże, a także dosiada go sługa, kiedy idzie w pole. Wtedy słoń zrywa trąbą trawę oraz liście i tylko słudze podaje, a ten wsadza je do kosza i do domu wiezie. I to jest właśnie słonia pożywienie. Słoń tak wytresowany wielką wartość osiąga, podobno 10 tysięcy dirhemów. Inną jeszcze historię opowiedział mi tenże perski kupiec o tym, jak wędrował z jednego miasta indyjskiego do drugiego, a że jechał wtedy z drogimi towarami, które chciał dodatkowo zabezpieczyć, poprosił jednego z lokalnych władców o człowieka do ochrony. Dostał do towarzystwa jednego pattika, to jest żołnierza piechoty królewskiej. Podróżowali przez cały dzień, aż zatrzymali się w pobliżu talaju, to jest koło stawu, w aramie, czyli w ogrodzie, żeby coś zjeść. Spośród dań, które ze sobą zabrali, był również ryż, bardzo w Indiach znany. Zaczęli jeść, a wtedy spośród drzew zakrakał jakiś kruk, a Hindus, ochroniarz kupiecki, rzekł na to: czy wiesz, co ten kruk mówi? Kupiec zaprzeczył, gdyż nie znał ptasiej mowy, a wtedy jego towarzysz kontynuował. Kruk ten mówi: no, zobaczcie, że ja też spróbuję ryżu, który żeście jedli. Kupiec zadziwił się niezmiernie, bo przecież zjedli wszyscy ryż i nic nie zostało. Po posiłku wstali i ruszyli dalej, a nie uszli nawet jednego farsacha, gdy drogę zagrodziło im 5 czy też 6 jakichś Hindusów. Ledwie jego Hindus tamtych Hindusów ujrzał, przerażony zawołał do kupca: bić się będę z nimi! A kupiec zapytał dlaczego. Jesteśmy wrogami! Krzyknął Hindus, a kiedy to mówił, tamci dobyli już handżarów, rzucili się w ich stronę i w jednej chwili go zamordowali. Z perfidią rozpruli mu brzuch, także wszystko wypadło na ziemię. Kupiec stał przerażony, nie mogąc zrobić kroku, a potem padł, zemdlony. Hindusi z mieczami spojrzeli na niego i powiedzieli spokojnie: nie bój się, to była sprawa między nim a nami. Tobie nic nie zrobimy. I odeszli, zostawiając kupca w spokoju.
A wtedy nadleciał kruk, bez wątpienia ten sam, co poprzednio, i zaczął dziobać ryż, co owemu hindusowi z wnętrzności wyleciał. Innym razem z kolei, kiedy tenże kupiec perski przemierzał indyjskie krainy, był świadkiem, jak dwóch hindusów, każdy sobie, dół wykopało, łajnem dół ów wypełniło, do środka wlazło i się podpaliło. Pomiędzy sobą zaś, jako że doły były blisko, postawili stół do gry w tryk-traka i tak grali, żuli betel, śpiewali, a ogień od spodu ich palił. Kiedy jednak ogień dotarł aż do serc, pomarli, nawet gry swoje nie skończywszy. I przez cały ten czas nie było niczego po nich widać, nawet twarz im się nie zmieniła. A grali tak i śpiewali przez cały dzień i dopiero następnego dnia ducha wyzionęli. Abul Hasan Ali ibn Shadan Sirafi powiedział mi o tym, jak pewien mieszkaniec Shirazu opowiedział mu, że niedaleko miejsca, z którego pochodzi, leży wieś, którą niegdyś całą jeden jedyny ptak zniszczył. Zdziwiło mnie to wielce, zapytałem więc mojego przyjaciela As-Sirafiego, jakże to możliwe? A on opowiedział mi wszystko, co usłyszał. Podobno pewnego dnia, równie zwykłego jak dni poprzednie, nad miastem przelatywał ptak ogromnego wzrostu i nagle zaczął zlatywać, aż spadł na dach jednego z domów i przebił go na sam dół, wpadając do środka. A był to ptak tak wielki, że gdyby mieszkańcy tego domu szybko nie wybiegli z krzykiem, na pewno by pomarli za jego przyczyną. Ludzie ze wsi zebrali się, żeby zobaczyć straszne zwierzę, a jako że głód wielki panował wtedy w tamtych okolicach, postanowili go zabić. Ptak próbował rozwinąć skrzydła i odlecieć, nie był jednak w stanie poruszać się w gruzach domu. Ludzie rzucili się na niego i zarżnęli, a pociąwszy jego cielsko na kawałki, na miejscu podzielili. Każdy z nich dostał prawie 70 ratli, to jest ponad 30 kg, a 100 ratli odłożyli dla zarządcy owej wsi, bowiem złożyło się tak właśnie, że dom, który zniszczył ptak, był domem owego zarządcy, ten zaś wyjechał gdzieś daleko. Przez resztę dnia mieszkańcy ptasie mięso gotowali, a potem jedli razem z rodzinami, także z dziećmi. Mięso to było soczyste i doskonałe w smaku, także wszyscy sobie jeszcze dokładali, gdyż nigdy w życiu niczego podobnego nie jedli. A następnego dnia rano wszystkich dopadła choroba. Kiedy wrócił zarządca miasta, przezornie wstrzymał się od jedzenia owego mięsa. Minęły 4 czy 5 dni, kiedy poumierali wszyscy ci, co mięso ptasie jedli. Cała wieś opustoszała, a zarządca wyniósł się i tak popadła w ruinę i nikt więcej już w niej nie zamieszkał. Przypuszczaliśmy, że ów nieznany ptak z Indii pożarł jakieś zwierzę, co ma w sobie truciznę. Gdy jad zaczął palić, ptak wzbił się w powietrze, a gdy nad wsią owo właśnie przelatywał, siły stracił, nie mógł dalej lecieć i runął. Na tym musimy skończyć nasze morskie opowieści, chociaż czeka nas jeszcze mnóstwo dziwów skrywanych przez wzburzone wody wspaniałego świata Oceanu Indyjskiego. Teraz jednak cofnijmy się w czasie, na najdalsze jego rubieże, by uszczknąć choćby fragment z niesamowitego dzieła stworzenia, jakim obdarzył nas Allah Miłosierny. A było to tak. Na początku Allah zapragnął stworzyć niebo i ziemię z mocy słowa swego, które brzmiało bądź. Jako że jeśli chcemy jakiejkolwiek rzeczy, to wystarczy jedno nasze słowo, bądź, i ona się staje. Słowem tym stworzył klejnot zielonej barwy, wielkością przewyższający wielokrotnie tysięczne przestrzenie, na których rozpościerać się miało niebo i ziemia. Spojrzał nań wzrokiem pełnym grozy, a wtedy klejnot stał się wodą. Wtedy Allah spojrzał na wodę, a ta ze strachu przed Stwórcą zadrżała i drży tak też i dziś, a drżeć będzie aż po dzień zmartwychwstania. Przez drganie woda zagotowała się, a wtedy na jej powierzchni pojawiła się piana i uleciał z niej dym i para. Z lecącego wzwyż dymu Allah stworzył niebiosa, z pary zaś ziemię. Ziemia poczęła wynurzać się ze wzburzonych wód
a pierwszym lądem, który opuścił wody, była Mekka. Dlatego też nazwano to miejsce al-Qura, matką wszystkich miast. Ojej, przepraszam was najmocniej, ale dziś już chyba nie zdążę. Nie martwcie się jednak, przyjdzie na to czas następnej nocy. Wtedy usłyszycie pełną i kompletną historię o powstaniu świata, o niesamowitych stworzeniach, jakie go zamieszkują oraz o tym, jak anioł, byk i ryba trzymali ziemię. Maselem. Tekst dzisiejszych historii przygotowany został na podstawie książki Wspaniały świat Oceanu Indyjskiego Sulaimana Kupca, Abu Zajda Sirafiego i Buzurga Ibn Szachriara z 1998 roku w tłumaczeniu Andrzeja Zaborskiego. To właśnie ostatnia z przywołanych w tytule postaci, Buzurg Ibn Szachriar, jest autorem dzisiejszych historii, o których pisze w swoim dziele z X wieku Cuda Indii, jej lądów, mórz i wysp. Na przestrzeni opowieści swobodnie cytuję fragmenty wspomnianego tłumaczenia.